Mój stary jest ogólnie bardzo rozsądnym gościem. No chyba, że chodzi o przetwory owocowe. Od kiedy przeszedł na rentę, znaczną część swojego życia podporządkował robieniu dżemów, powideł, kompotów, konfitur i marmolad. Niektórzy zbierają znaczki, niektórzy wędkują, a on napierdala słoiczki w ilościach hurtowych. Wszędzie, gdzie się tylko dało, posadził jakieś krzewy i drzewa owocowe. Nawet u dziadków na wsi, 25 kilometrów od nas, dokąd zresztą jeździ prawie codziennie doglądać, jak rosną. Cała piwnica jest zajebana słoiczkami. Nie mówię, że mi z tym źle, bo lubię sobie jebać kanapkę z dżemem albo z marmoladą. Jednak to, co on czasem ale to wykracza poza granicę normalności. Ostatnio siedzimy w domu i oglądamy jakiś film w telewizji. Właściwie to on ogląda, bo ja drzemię po pracy. Studenciak chwil, dorabiam wakacyjnie na magazynie. Wpada w pewnym momencie sąsiadka i od progu drzery ja: Janek, cukier, meko, po 2 złote! Stary aż podskoczył, to pewne? Czekaj, zadzwonię. Kobieta dzwoni do sklepu i potwierdza cenę. Starego widziałem tak nabuzowanego ostatnim razem, jak sobie nowe wiertła kupił. Co młody, pojedziemy po kilka kilo cukru? Nie wiem, po co mnie się pytał, skoro decyzja została pojęta już w momencie, kiedy usłyszał potwierdzenie, że faktycznie jest po 2 za kilogram. Pakujemy się w samochód, łącznie z sąsiadką, która też chce się zaopatrzyć w cukier. Parkujemy pod eko, pod samym plakatem z promocjami, na plakacie 4-pak harnasia po 8,99 i kilogram cukru po 1,99 zł. Stary podjarany mówi, że całkiem zapomniał i jeszcze musimy zahaczyć o bank. To pewnie z podekscytowania. Wycofaliśmy i podjechaliśmy pod lokalny oddział jakiegoś PKO czy innego milenium. Ja już wiedziałem, że to będzie kurwa katastrofa. Poczłapał tam i wrócił po 20 minutach, lekko podkurzony, ale dumnie trzyma plik 20 złotówek, gruby na kilka centymetrów. Pewnie nie chcieli mu tak rozmienić, ale chuj. Wracamy pod eko, wysiadamy, stary mi rzuca drobne, mówi: weź 2 wózki. O chuj. Będzie jeszcze gorzej niż myślałem. Wjeżdżamy do sklepu, zaraz za bramką stoją palety z cukrem. Staremu oczy lśnią w blasku jarzeniówek. Mieliśmy szczęście, jakimś cudem nie było jeszcze ludzi, bo byłaby napierdolanina jako karpia w Lidlu przed Wigilią. Na cukrach stoi taki stojaczek z tabliczką: cukier biały, cukropol Januszek z 1 kg, złoty 99 zł. A poniżej dopisek: 10 kilo na osobę. Tylko to czytałem, to ryknąłem śmiechem. Patrzę na ojca, kurwa zbladł momentalnie. Ciekawe, co teraz wykombinuje. Patrzy na mnie z grobową powagą. Pakuj po 10. Będziemy robić okrążenia. Żenadłem, kurwa, tak jak nigdy wcześniej w życiu. No ale chce się drzemiki wpierać, to trzeba się czasem poświęcić. Wrzuciłem staremu 10, sobie też, bo jak już mówiłem, stary jest na ręcie, jest, no stary, dlatego nie jest tak sprawny jak kiedyś. Czuję się, jakbym wcale z roboty nie wyszedł. Jedziemy do kasy, wszystko fajnie. Skasowane, zapłacone. Podjeżdżamy pod samochód wózkami, stary otwiera bagażnik swojego Maserati w wersji kombi, załadowane 20 kilo, jedziemy dalej. Zrobiliśmy jeszcze tak kilka okrążeń i w starym coś pękło. Wkurzył się jak stonoga po wyborach i mówi do mnie: ładuj mi ile wlezie i sobie też! W sumie to bardziej mi odpowiada niż tak dymać w kółko jak mały samochodzik. Jeden wózek prawie załadowany, a baba ze stoiska z mięsem przyczaiła, co odpierdalamy i się drze: panie, co pan? Po co panu tyle cukru? Stary odpalony jak 150, bo nikt kurwa nie ma prawa stawać między nim a dżemikami. Poniku! Ja 1,5 tony borówki mam! 100 kilo porzeczki! 600 kilo brzoskwiń! 300 kilo gruszek w tym tygodniu! Muszę jeszcze zrobić! Pani myśli, że co ja? Herbatę k***a słodzę? Tak oto zakończył tę dysputę, a my ze 160 kilogramami cukru do kasy jedziemy. Panie Janku, ja pana błagam. Ale stary nawet jej nie słuchał. On miał plan. Widziałem to po nim. Pani Halinko, zrobimy tak. Widzę, że pani ma tutaj kilówkę. To będzie pani po kolei kasować każdą 10, a my po kolei każdą będziemy płacić. Ludzi w kolejce nie ma, to możemy postać. Widzę, że jej się to nie podoba, ale nasz klient, nasz panku. A czy coś takiego? Stoję z wózkiem wypchanym cukrem po brzegi i czuję, że cierpnę ze wstydu. Zapadłbym się pod ziemię, jakby mnie ktoś znajomy zobaczył. Na szczęście stary sprawnie płaci 19,90 za każdą 10. Pik, klik, 20 dla pani, 10 groszy dla pana. Pik, klik,
20 dla pani, 10 groszy dla pana i tak w kółko mać. Ale wreszcie skasowane, zawiezione i załadowane. Tyle to jeszcze nie koniec, bo w bagażniku jest jeszcze 220 kilo, a jakbyśmy tak jeszcze złożyli siedzenia, to jeszcze jakoś koło 460 kilo. Ja pierdolę, czemu kurwa przyczepki nie wziąłeś? Cieszę się, że nie powiedziałem tego głośno, bo jestem pewien, że zabrałby się i pojechał po tej przyczepkę. W międzyczasie jacyś ludzie też wbijali na zakupy, brali przy okazji cukier, ale normalnie, nie w ilościach takich jak stary. Jak on widział, że ktoś z palet podbiera, to prawie białej gorączki, no pierdolca dostawał, bo mu nie wystarczy, kurwa, za mało cukru ma jeszcze. Wtedy w samochodzie mieliśmy kurwa spokojnie pół tony, kolejne okrążenia z cukrem po sklepie, znowu wózki za... cukrem ile wlezie, znowu stanie przy kasie, pik, klik, 20 zł dla pani, 10 groszy dla pana, ja je... W końcu wreszcie ten festiwal spierdolenia ma się ku końcowi. Samochód zapakowany po sam sufit. Stary przepuścił tego dnia blisko 3000, kupił jakoś 1,5 tony! 1,5 tony! Jego cukru! Sąsiadka wzięła tylko 20 kilo. Stary ją wyśmiał. Skończyło się na tym, że wyciągnął przednie siedzenie i tam też wpierdolił cukier. Tym sposobem ani dla mnie, ani dla sąsiadki nie było już miejsca w samochodzie i zmuszeni byliśmy zapierdalać na nogach przez 3,5 kilometra. Kobieta targa 20 kilo cukru, a ja przedni fotel z Passata, który zresztą ledwo jechał z takim obciążeniem. Najlepsza jednak ze wszystkiego była zadowolona mina mojego starego, cukrowego barona, który odjeżdżał dumnie, wiedząc, że dzisiaj to on jest górą. To on wygrał z systemem i wszystkimi kupami, które tym cukrem miałyby słodzić herbatę. Herbatę, kurwa!